Trzech kandydatów i trzy wizje rozwoju. Zmiany na najwyższych szczeblach władzy w województwie to swoisty plebiscyt pomysłów i koncepcji, próba wytyczenia nowych kierunków rozwoju regionu. Nim wyborcza urna wypełniła się głosami, a komisja konkursowa w postaci radnych sejmiku wybrała nowy zarząd, proces konstrukcji nowego gabinetu poprzedzony został żmudnymi konsultacjami. Proces kształtowania władzy wykonawczej powinien być sprawny, krótki. Mieszkańcom województwa się to należy. A poza tym zadania, jakie stoją przed zarządem województwa, wymagają tego, aby sejmik dzisiaj, ciężko pracując, trudno dyskutując, ukonstytuował jednak cały zarząd. Do tego będziemy zmierzali. I tak też się stało. Radni w głosowaniu tajnym zdecydowali się przekazać stery regionu w ręce Mirosława Sekuły. Obok niego skład zarządu uzupełnili dotychczasowi wicemarszałkowie Aleksandra Gajewska-Przydryga i Mariusz Kleszczewski oraz członek zarządu Jerzy Gorzelik. Miejsce Aleksandry Banasiak zajął Stanisław Dąbrowa. Gratuluję nowo wybranemu marszałkowi województwa. Ustępujący marszałek Adam Matusiewicz wyraził nadzieję, że limit pecha związany z niełatwym startem Kolei Śląskich i problemami związanymi z modernizacją Stadionu Śląskiego został wyczerpany. Mijająca kadencja to w jego opinii czas trudnych, ale niezbędnych decyzji i poważnych sukcesów. Te dwa lata to też pozyskane w skali samorządu województwa rekordowe dotacje unijne. Myśmy mieli problemy z pieniędzmi, z uwagi na sytuację na kolei, z uwagi na kredyty na Stadion Śląski. Brakowało nam środków na inwestycje. Udało się sprowadzić w tym okresie dwóch lat rekordowe pieniądze na modernizację dróg wojewódzkich, na tabor kolejowy. Nowy okres unijnego programowania jest spoiwem, który łączy obie kadencje zarządu województwa. Ustępujący zarząd przyjął bowiem wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Unijne środki i inwestycje, które uda się dzięki nim zrealizować, to kluczowy punkt na liście priorytetów nowego marszałka. Obok palących kwestii dokończenia modernizacji Stadionu Śląskiego, normalizacji sytuacji na torach i dokończenia rozpoczętych inwestycji. Za najważniejszy problem uważam jednak bardzo dużą utratę prestiżu województwa śląskiego na skutek kłopotów i z kolejami śląskimi, i kłopotów z budową Stadionu Śląskiego, czy z modernizacją Stadionu Śląskiego, no, jak również problemów dotyczących ogólnie Muzeum Śląskiego. Jestem przekonany, że będziemy w stanie po kolei, w spokoju i w rzetelnej pracy te problemy rozwiązywać. Do tego trzeba ciężkiej pracy i współpracy na wielu szczeblach. Radni sejmiku dali nowemu zarządowi mandat i pakiet zaufania, który powinien przełożyć się na realne korzyści i poprawić nadszarpniętą nieco reputację regionu.